Szanowni Państwo, wernisaż wystawy Mistrzowie Pastelu od Marto do Witkacego, kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie, otworzy dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Agnieszka Morawińska. Dobry wieczór Państwu. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa. Witam panią minister, panią profesor Małgorzatę Milanowską. Witam przedstawicieli władz państwowych. Witam przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli władz miasta, szczególnie serdecznie członków Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie, naszych kolegów z innych muzeów i wszystkich Państwa, którzy zechcieli przyjść na otwarcie wystawy pasteli. To jest specjalna wystawa, której temat został podpowiedziany przez pracowników Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie, którzy chcieli Państwu pokazać obiekty prawie nigdy, a bardzo często nigdy nieoglądane. Pastel jest techniką ogromnie trudną do obsługi. Bardzo łatwo się osypuje, bardzo trudno się konserwuje. Właściwie poza papierem samego pastelu zakonserwować nie sposób. No i dlatego te obiekty są trzymane w zabezpieczeniu i ciemności, nigdy nie wypożyczane, rzadko pokazywane, a jak Państwo się za chwilę przekonają, są piękne. Przygotowanie tej wystawy było ogromnie trudne, dlatego że właściwie nastąpiło pierwsze takie pełne rozpoznanie naszych zasobów w tym zakresie, które okazały się niezwykle interesujące i obfite, a jeszcze poza tym dały możliwość studiów i rozmaitych odkryć, których rezultaty znajdą się w katalogu, który mam nadzieję ukaże się jeszcze przed końcem wystawy. Mieliśmy tutaj bardzo wielu przyjaciół, partnerów, sponsorów tej wystawy i ich wszystkich chciałam serdecznie powitać, w tym przede wszystkim pana Wojciecha Szpila, prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego, za objęcie wystawy mecenatem. No i chcę podziękować wszystkim pracownikom muzeum, którzy się do tej wystawy przyczynili. Właściwie wszyscy nad nią pracowali. A teraz, zanim przejdziemy do dalszej części tego wieczoru, chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani minister Małgorzacie Milanowskiej. Takiego ministra nie mieliśmy i pewnie długo nie będziemy mieli. Ministra, który znał się na dziedzinie, którą reprezentujemy, jak nikt inny. Panią minister, która uczestniczyła we wszystkich konferencjach prasowych, która przychodziła na każde otwarcie i która, co na pewno Państwo doskonale wiedzą, mówiła o naszych wystawach dużo mądrzej i piękniej, niż my potrafiliśmy mówić. Głos zabierze minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Małgorzata Milanowska. Szanowni Państwo, nawet nie wyobrażacie sobie, jaką przyjemnością jest żegnać stanowisko ministra kultury otwarciem takiej wystawy. Bo to, co dzisiaj za chwilę Państwo będą oglądali w salach Muzeum Narodowego w Warszawie, to najlepsze lekarstwo na jesień i zimę, krótki dzień i długi bury wieczór. Wystawa, która przynosi ciepło, radość, piękno. Jednym słowem jest naprawdę odpowiedzią na potrzeby serca i duszy każdego miłośnika sztuki. Ona nikogo nie zawiedzie, dlatego że obejrzą Państwo po pierwsze dzieła sztuki powstałe jedną z najbardziej wyrafinowanych technik malarskich, czy malarsko-rysunkowych. Niezwykle wymagających, jeżeli chodzi o samotworzenie, a także, jak Państwo przed chwilą usłyszeli, także proces konserwacji i przechowywania.
ale techniką, która daje artyście niebywałe możliwości ekspresji i urzekające, naprawdę urzekające efekty barwne. To technika, która świetnie utrwala kolor. Te dzieła sztuki powstały w okresie przeważającej części, w okresie tych największych mód na pastel, bo pastel tak naprawdę zaczyna się w XVI wieku, jest modny do dzisiaj, ale przeżywał swoje wzloty i upadki. Niektóre epoki go kochały, a inne go nie kochały. I tą, która go kochała niezwykle, był na pewno wiek XVIII, który z przyjemnością utrwalał wizerunki wszystkich pięknych dam i przystojnych mężczyzn właśnie w tej technice. I to, tym okresem uwielbiającym pastel był czas około 1900. Wtedy, kiedy w duchu secesji, wczesnego modernizmu, polscy artyści tworzyli naprawdę genialne dzieła. I zobaczą Państwo na tej wystawie zarówno świetne przykłady prac mistrzów polskich, jak i obcych, bo Muzeum Narodowe może się pochwalić bardzo ciekawą kolekcją pasteli, które wyszły spod ręki naprawdę z wielkich nazwisk europejskich, że wspomnę tylko Mieta czy Piwide de Chavannes. Natomiast te największe mistrzostwo oczywiście to dzieła przede wszystkim Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego, Witkacego, którym się kończy cała ta opowieść. I feria barw, które otaczają widza w poszczególnych salach, naprawdę ocierają się o granice kiczu, ale zaręczam Państwu, nie przekraczają jej. Rzeczywiście, gdyby nie mistrzowskie nazwiska, gdyby nie perfekcja kompozycji, gdyby nie naprawdę wielka udatność tych wizerunków, to łatwo sobie wyobrazić, że przekute w jakąś inną technikę po prostu zasłużyłyby na miano koncertowego kiczu. A jednak tu się to nie dzieje. To są naprawdę arcydzieła mistrzostwa, takie piękne, urzekające, uwodzicielskie. Sama przyjemność. Myślę, że to, że wystawa otwiera się właśnie teraz i będzie czynna do końca stycznia, czyli w czasie, kiedy dzień jest krótki, a wieczory długie i zimne, jest idealnym pomysłem, bo ta wystawa każdemu poprawi humor, przyniesie mu radość i taką satysfakcję z przebywania i dotykania piękna. Życzę Państwu tych wszystkich przeżyć, które stały się już moim udziałem i dlatego z taką radością mogłam się z Państwem nimi dzielić. Głos zabierze kuratorka wystawy, pani Joanna Sikorska. Szanowni Państwo, wystawa, którą dzisiaj otwieramy, jest opowieścią o dziejach techniki, którą raz postrzegano jako wyrafinowaną i wymagającą, ale raz jako szybką i łatwą. Widziano w niej z jednej strony kwintesencję zwiewności i pudrowości, ale też ekspresję, brawurę i odzwierciedlenie temperamentu samych twórców. Poprzez prezentację wybranych dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie pragnęliśmy przedstawić właśnie ową wielość obliczy pastelowej techniki, której dzieje kształtowały z jednej strony artystyczne mody, ale także mity ukuwane przez wpływowych krytyków i pisarzy o sztuce. Opowiadamy dzieje pastelu poprzez prezentację polskiej sztuki pastelowej, okraszoną pracami wybitnych artystów europejskich. Bohaterami wystawy są z jednej strony wielcy mistrze pastelu, a tych, co należy podkreślić, w polskiej sztuce nie brakowało. Wolno wręcz mówić o swoistym fenomenie polskich pastelistów działających na przełomie XIX i XX wieku i ich dzieła zajmują poczesne miejsce na naszej ekspozycji. Ale obok twórców powszechnie znanych pojawiają się i ci obecnie nieco zapomniani, których znaczenie chcemy tą wystawą przypomnieć. I wreszcie obok wytrawnych, zdeklarowanych pastelistów pokazujemy pracę artystów, którzy po pastele sięgali sporadycznie lub wręcz wyjątkowo. Tym samym ekspozycja odkrywa niejako inne oblicze ich twórczości. Tworząc tę wystawę staraliśmy się osiągnąć cel, który najlepiej oddają słowa braci de Goncourt, jednych z najbardziej opiniotwórczych autorów piszących o sztuce pastelu. Staraliśmy się zatem wydobyć z pastelowego pyłu kruchą i delikatną wieczność, cudowną iluzję pośmiertnego życia. Państwa osądowi pozostawiamy, czy nam się to udało.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam jeszcze przedstawić drugą kuratorkę naszej wystawy, panią Annę Grochalę, i podziękować pani Zuzannie Łąpieś, która jest projektantem od strony plastycznej aranżacji tej wystawy, chyba bardzo udanej. Dziękuję. Ja również państwu dziękuję, życzę miłego wieczoru i zapraszamy do zwiedzania wystawy.